Darek Węglowski, organizator tego turnieju. Jak się ten turniej udał? Ciężko było go zorganizować. Dzięki pomocy przyjaciół, sympatyków klubu, jak co roku mamy od nich bardzo mocne wsparcie, więc poniżej pewnego poziomu nie schodzimy od lat. Jak pan szykuje turniej jubileuszowy, ten 20? Trudno powiedzieć. Wielką pompą? Chcielibyśmy, żeby to była właśnie wielka pompa, że będzie to czas podziękowań, bo nazbierało się przez te lata różnych osób, które wspierały nas w tych działaniach organizacyjnych, dlatego chcielibyśmy wszystkim podziękować. Głównie to jest naszym celem. A jest możliwość, że na tym jubileuszowym będą drużyny zagraniczne, żeby ten turniej... No właśnie, jeszcze... byśmy chcieli uświetlić tutaj ten turniej drużynami z zagranicy, tak. Mamy takie plany. Macie piękne możliwości, fajna hala, wszystko na miejscu, basen, tak, nagrody tak. Fajne. Baza jest bardzo dobra, mamy wsparcie dyrekcji, Urzędu Miasta, pana prezydenta miasta. Także myślę, że 20. edycja będzie równie udana. Ja myślę, że będzie coraz głośniej o Podlasiu, o koszykówce na Podlasiu, bo minibasket jest na dobrym poziomie. Podlasiu już dawno było głośno. Teraz bardziej może jest głośno o Ełku, tutaj o naszych sąsiadach. Ale... Panie Edwardzie, 15 razy pan organizował. Jakie były początki tego turnieju tutaj? No ten zawsze, pierwszy. No ten pierwszy to tak był skromny, ale już w obsadzie międzynarodowej. I był Pruszków i Petersburg, później z rewizytą, tak to zawsze to było zaplanowane i na dobrym poziomie. Także... A który turniej najbardziej panu utkwił w pamięci? No ten ostatni mój tu 15, dlatego że było 4 drużyny z zagranicy i Włosi byli, i Estończycy, i Litwini, i Czesi tu byli, także... Naprawdę wypadło to znakomicie. Ja myślę, że teraz ten 20 jubileuszowy turniej pan zostanie może współorganizatorem, bo jednak są te kontakty, tu są znowu za granicę zaprosić. Ich moralnie wspierał, oni tu rodzą sobie bardzo dobrze i nie ma takiej potrzeby, a my tutaj niedaleko w Ełku robimy swoje i bardzo się dobrze uzupełniamy. Kontakt na koniec, jest dobry. Ile razy pan wygrał ze swoją drużyną, czy to było tutaj Łomża, czy później Ełk? Ile razy ten turniej? Był taki moment gdzieś do 5. Pucharu Łomżyczki, kiedy jeszcze tu trzeba było budować, a wtedy konkurencja była mocniejsza. Natomiast później już wielokrotnie wygrywaliśmy i w Polsce też, bo jak ambicje są na dobry wynik w kraju, to trzeba sobie tak poprzeczkę stawić. Dlaczego ta mini koszykówka taka fajna jest tu na Podlasiu, na Warmii, Mazurach, a potem to się nie przekłada w kadetach, w juniorach? Dzieci, młodzież wyjeżdżają do szkół, na studia i trudno to jest utrzymać. No, mała aglomeracja i to jest taka kolej rzeczy. Ale póki co cieszycie się z mini koszykówki, wygrywacie i liczycie się w Polsce. Nasi absolwenci grają i w ligowych zespołach i między innymi w Polsce i Łukasz Wilczek, i Adaś Parzyk, i jeszcze tam inni. Także... Czyli jesteśmy przekonani, że kolejne gwiazdy, kolejni wychowankowie się znowu pokażą. Region przeżywa swoje problemy finansowe głównie, dlatego też się nie może tu odbić, bo to są pieniądze. Dziękujemy, pan Edward Roskowski, Nenuwar Ełk.